Zazwyczaj to na seniorów zaginają parol oszuści. Tym razem było inaczej. Dwaj młodzi suwalczanie, 20 i 29-latek, stracili łącznie 84 tysiące złotych. Przestępcy uzyskali dostęp do kont bankowych obu ofiar, posługując się zdalnym pulpitem. Pierwszy z pokrzywdzonych, 20-latek, odebrał telefon od rzekomego automatu bankowego i usłyszał zapytanie, czy potwierdza oczekujący na wykonanie przelew. Oczywiście tego nie zrobił, ponieważ nie składał wskazanego zlecenia, ale niespełna pół godziny później odebrał telefon od osoby podającej się za pracownika banku. Usłyszał, że do anulowania przelewu zleconego przez oszustów niezbędne jest kilka czynności, w tym zainstalowanie dwóch niezbędnych aplikacji. Zaniepokojony 20-latek, chcąc ocalić oszczędności, wykonał instrukcję rzekomego konsultanta. Podał hasło do aplikacji, numer karty, kolejno akceptował też wszystkie SMS-owe potwierdzenia przelewów, które, jak mówił mu oszust, miały być tylko testem. Efekty okazały się szokujące. Oszuści zaciągnęli na konto swej ofiary kredyt i, dokonując kilkunastu przelewów, wyczyścili rachunek, pobierając z niego łącznie 39 tysięcy złotych. Ofiarą drugiego oszustwa padł 29-latek. Wiedziony perspektywą intratnego inwestowania na giełdzie, uległ fałszywemu konsultantowi i również zainstalował aplikację do zdalnej obsługi urządzenia. Dzięki niej miał poznać zasady strategii giełdowych i sposoby inwestowania. Po uruchomieniu aplikacji beztrosko wpisał wszystkie dane potrzebne oszustom do uzyskania dostępu do konta. Gdy na jego telefon dotarł SMS z potwierdzeniem operacji, której nie zlecił, zgłosił się do banku. Tam dowiedział się, że na jego rachunku już wykonano 3 transakcje na łączną kwotę 45 tysięcy złotych. Policja przypomina, że żaden prawdziwy pracownik banku nie proponuje instalacji oprogramowania do zdalnej obsługi pulpitu. Jeśli ktoś przez telefon żąda weryfikacji waszych danych lub danych waszego konta, warto się rozłączyć i skontaktować z prawdziwym bankiem. I najważniejsza zasada: nigdy nikomu nie udostępniajcie danych konta bankowego, danych logowania oraz jednorazowych kodów.